nim też. Ale też wiemy, że jeden z reprezentantów Polski, Tomasz Kędziora, był w Kijowie i jest piłkarzem Dynama Kijów. Czy Polski Związek Piłki Nożnej działał jakoś, żeby pomóc jemu i jego rodzinie wydostać się z Kijowa? Bo wiemy, że dzisiaj on już jest w Polsce. Tak, tak. Tomek był w kontakcie z Łukaszem Gawriołkiem, czyli z osobą, która z poziomu biura jakby ma kontakt bieżący z piłkarzami. Informował nas o tym, że na początku jakby sytuacja jest opanowana, są w ośrodku Dynama pod Kijowem na południu, ale potem jak zaczęło się, że tak powiem, robić gorąco, to poprzez konsulat w Lwowie Tomek dojechał do Lwowa samochodem i potem tą drogę już potem do granicy też pokonał w asyście pracowników konsulatu, więc no na pewno pomagaliśmy, oczywiście bez zaangażowania wielu różnych środowisk. No to jest strony ukraińskiej, prawda? Dokładnie, strony ukraińskiej czy naszego konsulatu też by się to pewnie nie udało.